Witajcie w Dzień Świętego Patryka. 17 marca, Święto Narodowe Irlandii, Dzień Świętego Patryka, najważniejszego świętego w historii Zielonej Wyspy. Kim był Święty Patryk? Nie był on Irlandczykiem, przybył z Walii, terenu dawnej Brytanii, gdzie pełnił sobie życie całkiem spokojne, został porwany przez piratów iryjskich i trafił do Irlandii jako niewolnik. Stamtąd zdołał uciec, trafił później do Rzymu, został biskupem i przyjechał na Zieloną Wyspę, żeby nieść chrześcijaństwo. Wiele przygód spotkało świętego Patryka w Irlandii. Między innymi udało mu się przekonać lokalnych władców do tego, aby przyjęli nową religię. Udało się wypędzić zło w postaci węży, gdzie podczas postu na górze świętego Patryka, Croagh Patrick, tam cały czas modlił się za pogańskich Irlandczyków i doprowadziło to wreszcie do tego, że nie ma w Irlandii płazów, czyli inaczej węży, które symbolizują zło. Święty Patryk, w zasadzie nie wiadomo dokładnie, jak długo działał w Irlandii. Szacuje się, że zajęło mu to około 40 lat, kiedy niósł tam chrześcijaństwo. Wiemy natomiast dokładnie, kiedy zmarł. Zmarł 17 marca 461 roku i został pochowany w Downpatrick w Irlandii Północnej. Tam znajduje się jego symboliczna mogiła po dziś dzień. Tego dnia, 17 marca, w całej Irlandii i wszędzie, gdzie są Irlandczycy, celebrują oni pamięć o świętym Patryku. Celebrują ją w sposób trochę różny niż my przywykliśmy czcić naszych świętych, a mianowicie świętują wielką zabawą, wielką fetą, wielką radością, że ktoś taki w ich historii się pojawił. W Dzień Świętego Patryka, 17 marca, wszyscy, którym Irlandia jest bliska, zakładają coś zielonego. Wszechobecna jest trójlistna koniczyna, symbol świętego Patryka i Irlandii. Przypomnijmy tylko, że dzięki trójlistnej koniczynie święty Patryk wyjaśnił dogmat Trójcy Świętej pogańskim Irlandczykom, mówiąc wprost, jest jeden Bóg, tak jak jest jedna roślinka, która składa się z trzech części, z trzech osób, tak jak trzy liście koniczyny. W ten sposób właśnie po dziś dzień, wszędzie, gdzie pojawi się trójlistna koniczyna, możemy sobie wyobrazić, że tam zawsze działał święty Patryk. Irlandczycy tam, gdzie są na świecie, tam zawsze 17 marca tworzą jedną wielką wspólnotę. Przyjęło się mówić o tym, że wszyscy, którym bliska jest Irlandia i którzy celebrują Dzień Świętego Patryka, są również tego dnia w części Irlandczykami. Ta tradycja jest znana również w Polsce. Od wielu, wielu lat w Polsce świętujemy Dzień Świętego Patryka mniej lub bardziej hucznie. W tym roku, z racji sytuacji, która nas otacza, sytuacji międzynarodowej, te obchody będą na pewno smutniejsze. Będą o wiele bardziej stonowane. Natomiast zawsze należy pamiętać o tym, że Irlandia to kolor zielony, kolor nadziei na coś, co będzie lepsze, lepszą przyszłość, lepsze nasze życie. Zapraszając wszystkich do świętowania dnia 17 marca, zapraszamy także do Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu na obejrzenie wystawy amerykańskiego twórcy Joela Elgina, który stworzył ekspozycję pod tytułem Into the Mist, inspirowaną przez megalityczne miejsca Irlandii, takie jak Newgrange, Knowe oraz Dove. Tam, gdzie powstawała cywilizacja irlandzka, tam, gdzie rodziła się wspaniała kultura Zielonej Wyspy. Tę unikatową wystawę w Poznaniu będzie można oglądać od 17 marca, Dnia Świętego Patryka, przez kolejny miesiąc. Zapraszając serdecznie wszystkich, życzę udanego Dnia Świętego Patryka.